takim czasem na rozwijanie się na pewno, na poznawanie nowych ludzi, nowych możliwości, poznawaniem siebie. Szansą na przyszłość, na dostanie pracy, na odnalezienie się jakoś w tym dorosłym życiu. No to w ogóle moja przyszłość. No to jak to będę studiowała, to taka i będzie moja przyszłość, moja kariera, moje życie. Wiele ciekawych rzeczy, wiele wyzwań, wiele różnych tak jakby możliwości, które mogę wykorzystać. Czymś nie mogę powiedzieć, że najważniejszym, bo to nie jest dla mnie priorytet. Uważam, że to jest dobry kierunek i można po ukończeniu tych studiów osiągnąć coś w życiu. Dlaczego studiuję? Dlatego, żeby mieć coś w głowie. Chcę otworzyć jakieś swoje działo. Mam takie marzenia, chcę odkryć swoje lodowisko. Kiedyś mogę mieć swoją firmę PR-ową, bardzo bym była z tego zadowolona. Chciałabym być kobietą niezależną, spełnioną, zadowoloną z życia. Ja śpiewam i chcę być piosenkarką. A ja chciałabym wymyśleć jakiś patent na szczęście, na uśmiech, żeby ludzie się więcej do siebie uśmiechali, żeby byli szczęśliwi. Chciałabym zarażać ludzi i chciałabym być szczęśliwa. W przyszłości będę inspektorem bezpieczeństwa i higieny pracy, więc chciałabym, żeby wszędzie było bezpiecznie po prostu. Wspierać rozwój demokracji w Europie Wschodniej, założyć szczęśliwą rodzinę. Takie coś było, kiedy pojechałam sama pracować do Chin. Chociaż nigdy jeszcze nie byłam w ogóle za granicą. Zapisałam się do banku dawców szpiku. Myślę, że to takie rzeczy muszą się charakteryzować dużą odwagą, bo mam nadzieję, że dzięki temu będę mogła komuś uratować życie. Mimo tego, że bardzo bałam się wody, to pojechałam na bagna i po prostu pracowałam tam, odbywałam praktyki, prowadziłam badania. Ja pojechałam w inny kraj uczyć się. No myślę, że to jest ten najodważniejszy moment, że wzięłam udział w tym konkursie. Rysowałam jakieś graffiti. Chyba nie ma takiej rzeczy, takiej. Tak bardzo odważnego chyba nic nie zrobiłam, ale mam zamiar skoczyć ze spadochronu. Rozmawiam teraz z tobą, a tak naprawdę nie wiem, czy robiłam odważne, bardziej może coś szalonego niż odważnego. Pływałam z rekinami. Pamiętam, że chyba na materacie usnęłam i okazałam się w środku morza, więc to było dość ekstremalne. Nie no, żartuję. No chyba to, że wzięłam udział w tym konkursie. To raczej ten czas, kiedy jestem szczęśliwa i na pewno czas spędzony z przyjaciółmi, z rodziną. Lubię się bawić bardzo, ze znajomymi, szczególnie na jakichś wyjazdach, a najbardziej w wakacje, kiedy jest ciepło, wszyscy są zadowoleni. Fajne spędzenie z czasu ze znajomymi, no i potem miłe wspomnienia. Tak naprawdę ważne jest z kim, a nie co, żeby się dobrze bawić. To zależy od kolegów i od ludzi, którym mi okrążają. Nie chcę do tego zmieniać. Dobra zabawa to jest zabawa z moimi koleżankami. Na pewno ze znajomymi, takimi prawdziwymi znajomymi. I to mi wystarczy, żeby po prostu oni byli. Mógłbym z tobą konie kraść. Myślę, że nie musiałby nic mówić, wystarczy, żeby się słodko uśmiechnął. Cześć, studiuję prawo i mam bogatych rodziców. Żartowałam oczywiście. No musiałby mnie czymś zaskoczyć. Każda dziewczyna powie, że chciałaby usłyszeć, że jest bardzo piękna. Nie mogę powiedzieć, bo wtedy każdy będzie to mówił. Hej, jesteś ładną dziewczyną, idziemy spacerować. Pierwszą taką rzeczą, na którą bym zwróciła uwagę, no to na pewno byłoby spojrzenie. Może powiedzieć głupotę, a po prostu nadrobić to charakterem. Myślę, że facet nie powinien tam mówić coś, on powinien coś zrobić. Nie wiem, wszyscy mówią, że mam ładne oczy. Słyszałam, że mam bardzo arabską urodę, zwłaszcza jak mam podkreślone czerwone usta. Wiem, że komplimenty to nie wszystko, tak? Oczywiście czasami są szczere, ale czasami nie. Jesteś najważniejszą osobą w moim życiu. Bardzo lubię, kiedy mówią mnie, że mam ładne oczy.
Jesteś jak Marilyn Monroe, jak Jezus, jak Michael Jordan XXI wieku, ikona popkultury. Zabrałbym Cię do mojego ogrodu, aby mogły Cię podziwiać moje róże. Nie musisz nosić ubrań, bo najpiękniej Ci w mojej miłości. Nie było takiego, były proste komplementy, tak jak jesteś fantastyczna dziewczyna. Wszystko. Nadgarstki. Nogi. Podziwiam swoją wątrobę. Dolne części z nóg. Bo jestem taka wysoka i także mam długie nogi i uważam, że to jest mój plus. No to może być z pupy. No ogólnie nie narzekam na żadną, ale chyba brzuch. Pośladki. Może stali. Talia, brzuch. Chyba z pupy, no bo jest jednak krągła. Ładnie zaokrąglona i no w porządku. No, to co z moim samochodem, kolego? Czym są dla ciebie studia? Po co A później te bagna i naprawdę wciągnęło mnie to. Dobra, mogę coś pozmyśleć? No tak, to jest. Tak? No dobra. Dobra, to dobra, okej. Nie, tego nie wytnijmy, to co poprzednie, dobrze? Wiem, że piłka nożna to jest taka gra, ale ja nie lubię tej gry. Aniołek komuś uciekł z nieba, no ale błagam cię. Ciekawe pytanie. Nazywam się Adrianna Mazur. Może być? Interesujące pytanie. Nie wiem. Okej, dobra, w porządku.